Witam Was bardzo serdecznie i zaprosimy na nasze kasiepści i weseli. Żeby były te kurze krowy wiele mleka dawały. Piękne stroje, złożona choreografia, a także odwzorowane elementy tradycyjnego wesela na Kaszubach. Tak w skrócie wygląda wyjątkowe widowisko, jakim jest wesele kaszubskie, co roku wystawiane przez Zespół Pieśni i Tańca Chmielanie. Pierwszy pokaz odbył się 14 lipca. Dla tych, którym nie udało się uczestniczyć w tej uczcie kaszubskich doznań muzyczno-tanecznych, będzie jeszcze jedna szansa obejrzeć wesele 28 lipca bieżącego 2021 roku. Serdecznie zapraszamy. A my jesteśmy zmarzły Kasiebi. No ty masz nie starszy chyba, co? Najstarsi? No my jesteśmy ty najstarsi członkowie, jo. Od początku? Andrzej od początku, i był rok w wojsku i ty my jesteśmy razem. A, to tak przeszło. Bo i przeszedł piutym z wojska i ty się do zespół. No, właśnie, tak, tak. Czy jo, tak się. A teraz my na się dzece tańcujemy, na się wnuci pomału zaś tym tańcu was. Jo. No w ogóle zespół tutaj na się, tak no, hobby i no, wszystko razem właściwie, bo to jest i prywatne dzieci, i zwiedzanie świata, i co by tam to nie było. Bardziej uczy. I przyjaźnie. To się uczy bardziej. Ja mam żonę z zespołu, pierwsza miłość moja, no i to wszystko, przez zespół, albo przez zespół, albo z zespołem, to wszystko razem robimy. Jak on nania trzasta, jak jastrzub na kura. Jak jastrzub na kura. Jo. Nie, to było we Węgrzech. To było na obcej ziemi, albo na braterskiej ziemi, na naszym bratanku. No, ale wiesz, to... Taci ze Siatie Mały, nie? Ja to wszystko wolę. Kupię coś tederem. I jedzę mu no płychała. Ale tobie, co barszy Hanka płydowała, były na większy lust miała. Tej wiosce z no z Ksoza Sechte, nie? Z Hanka Sarzeni. Hanka Sarzeni. Sztuka Hanka Sarzeni. Mhm. Ta sztuka mój dziadek wystawił, nie na scenie Chmielnie Domu Kultury, bo nie było to normalnie na rynku przed Józefinką. I w Chmielnie, ja ty pamiętam, z krzepkości go pojeździł z tym śnapsem na odwoga, a tu go zsoło z nóg, on gdy to wosił fatalnie. A ty w Koziczkowie oni mieli ten tył, on dopiero tam on mówi, ty odwodzi bez już nabrył i ty tam to było tak richtig wystawione. Ale to jest bardziej na ten. Cebulski miał w Chmielnie wesele, myśmy jakby to nasze wesele podłożyli pod to jego wesele i tam takie te jego atrybuty, które tam te prezenty takie wyjątkowe, które on dostał. Typu prosiaczka, typu nocnik, typu prosiaczek, typu łańcuch, żeby tak, mu daleko nie uciekła, prosiak, żeby jak to było, prosiak to było tam od mojego dziadka też z chleba wzięty. Nocnik, żebyś się zesrał ze szczęścia, nie jo, to było, no tak, to było tak, tak trochę dla Cebulskiego, to też tak było troszkę zaaranżowane. Kwestia przypomnienia tego, że to było, no ale było, tak? Jest wybitna postać Cebulski, a my ją chcemy też jakoś tu uczcić. Nie? No my już tańczymy to od 25 lat, także przed sezonem to wystarczy, że tylko raz przećwiczymy i to też musi być troszkę na taki żywioł, tak? Że to nie może być też tak wyćwiczone, także chcielibyśmy, żeby to tak wyglądało spontanicznie. Roku już pokazujemy. Początkowo pokazywaliśmy 4 razy w ciągu sezonu, teraz pokazujemy 2 razy w ciągu sezonu. Zawsze się
zawsze jest liczna widownia, tak się cieszymy, że możemy przekazać takich troszkę elementów folkloru dla tych, którzy tu wypoczywają w Chmielnie i tu na Pomorzu. Także jeszcze raz zapraszamy wszystkich. Myślę, że warto przyjechać to obejrzeć. Zawsze mamy tremę. Czy to jest pierwszy, czy setny raz, czy to jak w tym roku 26 sezon się rozpoczął. Także zawsze jest stres, szczególnie właśnie na tym pierwszym przedstawieniu, bo nigdy nie wiemy, czy pamiętamy, czy coś nie wyjdzie, czy wyjdzie, czy czegoś nie zapomnieliśmy, jakiegoś rekwizytu na scenę przynieść. Także ten pierwszy jest zawsze taki troszeczkę stresujący, ale się cieszę z dzisiejszego występu. Poszło dobrze. Proszę Państwa, Bezta w sercu naszym młodym porom nie gardzele, a na ich tu weseli wszyscy dobrze zabawile. W zeszłym roku tak nam Fuksem też się udało dwa przedstawienia zaprezentować przy niewielkiej publiczności, a teraz też ten cała jesień i wiosna to tak w kratkę mieliśmy próby, więc to tak wszystko było pod wielkim znakiem zapytania, ale się cieszymy, że się udało i że zaplanowane następne 28 lipca, mam nadzieję, że się odbędzie i będzie dobrze.